czy mnie słychać? Jestem sam, tak więc nie ma drugiego prelegenta. Dzisiaj biorę wszystko na siebie i nie mam jak to pilnować, czy mnie czy mnie słychać, czy mnie widać. Słychać, widać, bardzo dziękuję. No to super, fajnie. Potrzebuję dosłownie chwileczkę, już zaczynamy, tak więc tak jak zawsze ustawiam transmisję. Zawsze jak zagaduję któregoś z moich prelegentów, to i robię to z automatu, teraz muszę zagadać sam siebie. Tak więc moi drodzy, temat dzisiejszy, drugiego odcinka tak naprawdę, bo pierwszy odcinek był miesiąc temu, można go znaleźć, kto nie oglądał, na YouTubie, na kanale Mentor System Audiowizualny, czyli naszego sponsora i partnera technologicznego. Był o czacie GPT, o Bardzie, czyli o tym, jak z takiego czatu skorzystać, takie podstawowe rzeczy do tworzenia ćwiczeń. Dzisiaj jest odcinek drugi epopei. Dobra, link do tego zaraz postaram się podrzucić. Dzisiaj druga część epopei zwanej sztuczną inteligencją w służbie nauczyciela, bo tak postanowiłem nazwać ten cykl co miesięcznych poniedziałkowych spotkań. I będziemy rozmawiać o tworzeniu grafik, czyli o tej takiej chyba przyjemnej i takiej fajnej części, moim zdaniem, jeżeli chodzi o właśnie nasze takie różnego rodzaju spotkania ze sztuczną inteligencją. I ja bardzo lubię, tak szczerze mówiąc, tworzyć grafiki przy pomocy AI i za chwilę wam to wszystko pokażę. Szukam, już znalazłem, zaraz będzie link do poprzedniego materiału, udostępniony tutaj na Click Meetingu. No i tak, tworzenie grafik z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, od razu powiem, podzielimy na dwie części, bo jest tak dużo programów, które potrafią robić takie rzeczy. Ja wybrałem dla was tylko dosłownie kilka programów, które wam pokażę, z których najczęściej osobiście korzystam i postaram się pokazać, robiąc swego rodzaju gradację, czyli od takiego najłatwiejszego do, nazwijmy, najtrudniejszego, być może najbardziej zaawansowanego, ale to się różni. Jeżeli widzicie grafika, a mam nadzieję, że widzicie, słuchajcie, no to ta grafika powstała przy użyciu jednego z tych narzędzi. Był taki motyw, ostatnio wszyscy wstawiali przenoszenie różnego rodzaju elementów na bajki Disneya, Pixara i takową klasę, tak naprawdę zdjęcie, słuchajcie, klasy w pracowni językowej starałem się przenieść. To jest zdjęcie w ogóle niepoprawiane, tak więc tak jak AI to stworzyło, tak to mamy. Ale zanim zaczniemy, to słuchajcie, ważna rzecz, bo wiem i to też słowo, to będzie materiał, że tak powiem, sponsorowany, słowo od naszego partnera. Jeżeli szukacie laptopów, a pewnie niektórzy z was się rozglądają, ponieważ otrzymaliście bony dla nauczyciela, również się rozglądam, to zachęcam was do zajrzenia na stronę Mentor Polska Laptop dla Nauczyciela. Tam już jest oferta od Dela, a niebawem, to mogę wam zdradzić, pojawi się oferta od Acera i zarówno Dell, jak i no okej. Okay. Nie będziemy komentować, co my tam dostaliśmy, czego nie dostaliśmy, natomiast jeżeli ktoś szuka i w miarę rozsądnych pieniądzach za niewielką dopłatę dobrego, sprawdzonego sprzętu, słuchajcie, to jest ważne, z długą gwarancją, bo tam gwarancja na przykład w przypadku Dela jest to 4 lub 5 lat, zależy od modelu, który wybierzecie, to polecam, słuchajcie, sprawdzonych dystrybutorów rozwiązań edukacyjnych, gdyż tak jak mówię, w markecie bywa różnie, fajnie, widziałem, jeden market daje drukarki za złotówkę, taki chwyt to jest często marketingowy, oczywiście jak ktoś nie ma drukarki, no to jak najbardziej, być może wydrukuje tusze 50 kartek i wyrzuci, bo same tusze do tej drukarki są dwukrotnie droższe niż drukarka. No właśnie, słuchajcie, to jest typowy chwyt marketingowy, żeby wyzbyć się tak zwanych leżaków magazynowych, bo dobry sprzęt tak naprawdę nie potrzebuje dodatków, tylko jakby jak najwięcej jest w cenie zawarte. Tak? No a pamiętajcie, że ten sklep tą drukarkę, którą daje niby za złotówkę, to nie jest tak, że oni dają ją za złotówkę, bo nigdy tej drukarki za darmo nie dostaje, tylko jest ona wliczona w cenę tego laptopa, więc ta wartość realna tego laptopa jest po prostu mniejsza.
Ale jakby nie o tym rzecz. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie, zapraszam na grupę Zainspirowani. Tam można zadawać pytania. Ja i inni znający się na rzeczy chętnie pomożemy i wybierzemy. Być może udostępnię też kiedyś taką listę, co bym polecał. Powiem tak, na chwilę obecną, dla tych, którzy się nie boją, Chromebooki to jest dość ciekawa alternatywa, bo można naprawdę zmieścić się w tej cenie i mieć coś, co przetrwa dłużej niż 5 lat Windowsowe. Ale jeżeli słuchajcie, chcecie Windowsa, to w ostro i z procesorem Intel Pentium 5 i 16 GB pamięci. To jest taki laptop, którego nie trzeba modernizować, on będzie chodził dość długo i można śmiało sobie go brać. Od razu zerknę nawet, ile kosztuje, no to zobaczcie 3000, więc 500 zł do płacy, 500 plus i do 2500 i już jest. Ale tak jak mówię, to nie o tym mowa, chwila, że tak powiem, sponsorowana dla naszego partnera. Za mną idziemy do treści naszego webinarium, tak więc nie uciekajcie. Wracamy do tego obrazu, pokażę Wam kilka grafik, które dla Was przygotowałem. I też przy okazji tych grafik opowiem Wam kilka historii. To jest grafika, którą właśnie robiłem specjalnie dla firmy Metropolska na postach, więc zażyczyli sobie pracownię taką stworzoną w stylu Disneya AI i taką pracownię dostali. Natomiast jak już mówię o pracowni, to ja jestem tym szczęśliwcem, który nie tak dawno przy pomocy zarówno mentor systemu audiowizualnego, jak i pani dyrektor i przy finansowaniu, że tak powiem, trochę pozbieraliśmy tych pieniążków, pani dyrektor pozbierała. Miałem tą okazję i przyjemność urządzić sobie pracownię od nowa, ponieważ jestem językowcem, to robiłem pracownię językową, do której to zaprojektowałem własne grafiki. No i pokażę Wam dwie z tych grafik. Najpierw słuchajcie, pliki takie z projektu, które sobie zaprojektowałem właśnie za pomocą sztucznej inteligencji. Na pewno nie muszę pytać, bo to jest dość łatwa zagadka, co to za miasto? Każdy chyba się domyśla, tak? To jest jedna z grafik, a za chwilę pokażę Wam drugą grafikę. Najpierw w projekcie, tak więc zobaczcie, mam pliki, jak to wyglądało na projekcie, a za chwilę pokażę Wam tą grafikę na ścianie. I to jest drugi projekt, który został stworzony przeze mnie za pomocą sztucznej inteligencji. To nie jest tak, że od razu za pierwszym razem uzyskałem ten efekt, tylko było kilka promptów, tak moderacji, aż już wynik, powiedzmy, spełniał moje oczekiwania. I pokażę Wam, słuchajcie, ścianę, tylną ścianę mojej pracowni, bo to trzeba zobaczyć. Tak to wygląda na żywo. To akurat tak jak jest, bez żadnego podświetlania, bo są to panele specjalne, dekoracyjne, podświetlane jeszcze LEDami, więc wtedy wygląda jeszcze magiczniej, ale codziennie rano wchodzę do pracy i nawet jak jest taka szarówka i taka pogoda jak ten, odpalam sobie światełko, zapalam sobie grafikę, patrzę sobie na nią z taką świadomością, okej, jesteś autorem tej grafiki. No bo jak skoro jestem autorem prompta, słuchajcie, to można uznać, że również autorem grafiki przez niego wygenerowanym. Jeszcze prawo europejskie tego nie reguluje, ale przy takich dość rozmowach typowo fachowych tak zostało to na razie uartykułowane, że będąc autorem prompta, mając plik oryginalny, jesteśmy również autorami takiej grafiki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego słuchajcie, że sztuczna inteligencja może pomóc nam przy kreowaniu własnych, niepowtarzalnych prezentacji, flashcardów, pomocy dydaktycznych i już nie musimy przeszukiwać tego internetu. Zaraz odpowiem na to pytanie, Anno, i przeczytam je też na głos. Nie musimy przeszukiwać internetu, czy ta grafika będzie miała licencję darmową do użycia. Słuchajcie, bo generując własne grafiki, to wy jesteście autorami, więc to od was zależy, tak, po prostu, czy zezwalacie sobie na użytkowanie takiej grafiki, tak? A póki co prawo Unii Europejskiej jeszcze w żaden inny sposób tego nie reguluje, więc można rzec, że jesteście prawowitymi właścicielami. I teraz przeczytam pytanie, jak można przenieść takie grafiki na panele. Jest to specjalnie dedykowana tutaj
materiał jest specjalnie dedykowany rozpraszający światło, bo tak jak mówię, to jest w takich stalowych ramkach, dokładnie chyba aluminiowych, czy z jakiegoś innego metalu ramkach. W środku są poprowadzone specjalne taśmy LED-owe, a jest to materiał światło rozpraszalny i jest to drukowane w drukarni. W moim przypadku, słuchajcie, jak robiłem pracownię językową od Mentor Systemy Audiowizualne, to właśnie takie panele sobie do tej pracowni zamówiłem. Więc to jest jeden z tych obrazków. Drugi obrazek jest na drugiej ścianie, jako jeden panel starczą mojej szkoły. Natomiast słuchajcie, takie coś można sobie wydrukować. Jeżeli byście byli zainteresowani, to na Mentor Polska tam znajdziecie możliwość normalnie zakupu i wygenerowania właśnie wydruku na takiej własnej grafice, czy to będzie panel wygłuszający akustyczny, czy właśnie chociażby tak jak tutaj dekoracyjny, czy nawet podświetlany. Ale to tak chciałem wam pokazać, bo naprawdę jaki koszt dużo, to zależy. Te panele świetne są droższe, bo one mają taśmy LED-owe, więc kosztują więcej, ale panel dekoracyjny taki na płycie wygłuszający, bo to jest specjalna płyta akustyczna, kosztuje bodajże 1000 zł, więc jak na dodatkowy jeszcze panel akustyczny, to nie jest dużo. Wydruki wielkoformatowe na normalnym jakimś płótnie, na czymś tyle potrafią kosztować, tak? Na tym. Tu zwróćcie uwagę, że jeden obrazek jest rozbity na cztery panele i wypełnia ścianę. Panel ma 1,40 m na 2,40 m, o ile dobrze pamiętam, czy 1,20 m na 2,40 m i tak więc całą ścianę mi wypełnił. Tak więc. Co do kosztów, sklep Mentor Systemy Audiowizualne i tam można zajrzeć. Wydaje mi się, że cena tych paneli jest. Zaraz podeślę link do sklepu i już na sklepie ewentualnie proszę wpisać sobie panele. A ja przechodzę, słuchajcie, do pierwszej z aplikacji, takiej najprostszej, która nie wymaga od nas znajomości języka angielskiego, aczkolwiek od razu wam powiem, słuchajcie, że język angielski się przydaje. Dlaczego? Ponieważ prompty w języku angielskim są lepiej rozumiane nawet znalazłem chyba od razu bezpośrednio tych paneli akustycznych, jest lepiej rozumiany przez komputer. Dlatego też chyba najważniejszą aplikacją, zanim przejdziemy do tego, to jest coś, co chciałem wam pokazać, mianowicie DeepL. To jest taka strona, w której, która jest niczym Google Translator, tylko jest o wiele lepsza. No i jest to taki tłumacz online. Polecam, jeżeli nie znacie języka, zaczynać sobie zawsze od tego. Wpisujecie w języku polskim, tłumaczę od razu na angielski, a później język angielski możemy przekładać do promptów. Dlaczego o tym mówię? Bo mimo, że prompty niektóre aplikacje rozpoznają, prompty polskie i to za chwilę wam pokażę, to jednak ten angielski jest precyzyjniejszy. I teraz idziemy, słuchajcie, z pierwszą aplikacją. Bing.create to jest funkcja przeglądarki Bing i teraz dość ważna rzecz, żeby z tego skorzystać, trzeba mieć konto, musimy się zalogować, konto Microsoftowe i teraz dość druga istotna rzecz i dość ważna, to konto nie może być kontem służbowym, więc jeżeli mamy na przykład Office'a w szkole i chcemy się zalogować kontem ofisowym, zaraz jeszcze zobaczę, czy się to nie zmieniło, ja mam automatyczne wylogowywanie, to niestety ten Bing, tutaj ten create od Binga nam się nie logował. Dobra. Dziękuję bardzo Małgorzata za to. Natomiast słuchajcie, dlaczego pokazuję wam tego Binga? Po pierwsze, jest ten najprostszy generator obrazów AI. Można to używać z uczniami i tak jak mówię, no jest wymagane to konto Microsoftowe, no ale konto Microsoftowe takie zwykłe można sobie założyć, nie wymaga od nas żadnych opłat ani pieniędzy. I
Coś, co jest tutaj ważne, słuchajcie, to kreator obrazów obsługiwany jest przez DALL-E i Trójkę według nich. I ten DALL-E i Trójka to jest kreator obrazów od znanego nam czatu GPT, który wcześniej przy logowaniu się do czatu, słuchajcie, pojawiał się zaraz na pierwszym panelu i był niestety płatny. Teraz, jak już zobaczycie, jego stąd zdjęli, został wdrożony bezpośrednio w czat GPT, ale nie zobaczycie go na czacie 3,5, tylko dopiero, słuchajcie, możliwość korzystania z niego będziecie mieli na czacie GPT 4, który niestety jest płatny. A Bing twierdzi, że korzysta z DALL-E i Trójki i mamy go za darmo. I po wpisaniu tego adresu zobaczycie takie samo okienko, jak tutaj, przy czym możemy wpisać prompta, ale poprosi nas o zalogowanie. Dzisiaj jest 13 w poniedziałek. Co moglibyśmy napisać 13 w poniedziałek? Na przykład, nie wiem, tak żeby było dość przewrotnie. Deszcz pierogów. Słuchajcie, po polsku widzicie, on wymaga ode mnie zalogowania się, więc ja się loguję na moje konto Microsoftowe. Niech mnie nie wylogowuje. Pierog. No i zobaczcie, ucięło mi tego. Uf, więc muszę. Nie chcę aplikacji instalować. O, no dobra. Deszcz pierogów rozpoznał. To tak poprawimy się, bo ten pierogów nie zobaczył. I też ważna, słuchajcie, informacja jest taka, że mamy dziennie 94 tokeny, żeby tworzyć obrazki, tak? I tak jak powiedziałem, tutaj możemy tworzyć po polsku. Zwróćcie uwagę, zobaczcie, mamy ten deszcz pierogów. Oczywiście sam prompt był po polsku, był dość krótki, więc ta randomowość tego outputu, czyli takiego wyniku, jest dość spora. Natomiast im bardziej precyzyjny będziemy mieli prompt, tak, tym, słuchajcie, te prompty będą bardziej zbliżone do tego, czego byśmy chcieli. No i słuchajcie, co dalej, co możemy zrobić? No to przede wszystkim możemy takie prompty sobie rozbudowywać. Spróbujemy po polsku. Fotorealistyczny deszcz pierogów. Pierogów w listopadzie nad polskim morzem. I idziemy dalej, zobaczymy, czy ten obraz będzie, słuchajcie, bardziej złożony, czy nie. Natomiast Bing jest na tyle aplikacją prostą, że nie posiada żadnych dodatkowych funkcjonalności. Wszystko załatwiamy tekstem. Jesteśmy na to troszeczkę, że tak powiem, tutaj zdani. No miał być fotorealistyczny, w miarę zaczyna się robić, pierogi padają, aczkolwiek te pierogi tutaj to takie chyba, no chociaż nie wiem, no może nie będę się czepiał. Kolejne zdjęcie, słuchajcie, tak więc naprawdę progres, jaki zrobił Bing Create razem tak z DALL-E, jest widoczny. Pokażę wam jedno z zdjęcie z pierogami, robione jakiś czas temu. Można powiedzieć, że te pierogi towarzyszą mi zawsze przy Bingu i mieliśmy, słuchajcie, rolników. Nie rozłożę na numerkowe malowanie, odpowiadam bez pytań, czy rozłożę na numerkowe malowanie, nie, jeszcze nie jest sztuczna inteligencja na tym etapie, żeby takie rzeczy robić. Dodam wręcz, że sztuczna inteligencja nie radzi sobie jeszcze do końca z napisami i te napisy trzeba często poprawiać. Zobaczcie, spróbujemy, ten pokazuje deszcz pierogów, ale zwróćcie uwagę na twarze, to mieli być rolnicy zbierający pierogi na polu jesienią.
I tu też byli jeszcze z pierogami, ale dobra, słuchajcie, wracam do tych pierogów. Polscy rolnicy zbierający pierogi na polach, obraz malowany akwarelą w stylu Kandyński. Tak szczerze to nie pamiętam do tej pory, jak to było z tym Kandyńskim, ale zobaczmy, słuchajcie, wyrzucimy fotorealistyczny, zostawimy deszcz pierogów w listopadzie nad polskim morzem, malowany akwarelą w stylu Kandyńskiego. W stylu Kandyńskiego. Zobaczymy, czy rozpozna w języku polskim. I dlaczego jakby dodaję te kolejne rzeczy? Ponieważ wpływać możemy na to, jaką grafikę nam wygeneruje, nadając jej coś w rodzaju tonu, tak? Czyli określając jej styl. Wcześniej próbowałem fotorealistyczne, żeby to wyglądało zbliżone do zdjęć. Teraz mianowicie, słuchajcie, postaramy się to gdzieś nadać barwy kolejnej typ pracy, podając właśnie, jaki to będzie styl. Będzie to malarstwo, akwarelą, jeszcze dodajemy artystę jako taki przewodnik. Z tymi artystami bywa różnie. Od razu odpowiadam na pytanie, jeżeli znacie artystów, malarzy polskich, którzy są znani, ale na przykład w Polsce, a nie są znani światowo, nie ma szans, żeby rozpoznał właściwy styl. Tych podstawowych, koło, myślę, setki tych najbardziej znanych rozpoznam. Czy to jest styl Kandyńskiego? Nie wiem, nie znam się na malowaniu, natomiast zobaczcie, że ten sam prompt, ale już inaczej ubarwiony, tak, daje zupełnie inne efekty. I to są naprawdę niezłe efekty. Zaraz spróbuję zrobić sobie test, jak będzie radził sobie z twarzą. Natomiast jeszcze wcześniej tylko zrobimy to w stylu Disney Pixar, czyli coś, co ostatnio jest dość modne, i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Natomiast sama aplikacja, tak jak mówię, Bing / Create jest na tyle prostą aplikacją, że można od niej, jeżeli jeszcze nie mieliście styczności z modelowaniem, przy pomocy sztucznej inteligencji, malowaniem obrazków i robieniem zdjęć, to jak najbardziej jest to miłe i przyjemne. Działa język polski, ale przypominam, w języku angielskim zawsze będzie precyzyjnie odczytywał. No i zobaczcie, mamy styl Disney Pixar. No czekajcie, tu mi uciekło. Już do kolejnej, to może chyba bardziej nawiedzony dom po prostu na tym. No ale to zdecydowanie, słuchajcie, w stylu Pixara, Disneya, tak więc zwróćcie uwagę, tak? Jeżeli mój prompt będzie bardzo krótki, będzie on bardzo randomowy, czyli bardzo losowy. Jeżeli zacznę go precyzować, dodając różne rzeczy, tak? To ten obrazek zacznie się zaciśniać, tak? I tak między innymi dochodziłem do tego, co już pokazałem wam wcześniej, czyli właśnie do tych grafik, które mam powieszone u siebie w pracowni, gdzie starałem się znaleźć taki styl, który będzie pasował, który będzie też takim właśnie dość kolorystycznym stylem malowanym. Wszędzie widziałem z reguły panele czy fototapety realistyczne. Stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego i poszukam właśnie takiego rozwiązania. Z tym, że w Bingu trzeba myśleć i trzeba to opisać. Pójdziemy dalej, słuchajcie, do aplikacji numer 2, której być może się nie spodziewaliście, ponieważ ta firma kojarzy się raczej z oprogramowaniem, które jest płatne. Okazuje się, że oni też postanowili, a można kliknąć zaskocz mnie, a proszę bardzo, jak najbardziej. Zaskocz mnie polega na tym, że nie tworzymy sami promptu, tylko on za nas coś wymyśla. I stworzył nam prompt, tak? Proszę bardzo, Lemon Surrealistic Painting, a jeszcze w sumie tą twarz zobaczymy w tym Bingu. I klikamy Create. To jest tak, jak nie za bardzo wiemy, co chcemy stworzyć, to on po prostu nam wygeneruje jakimś tam prompt.
Jak damy dalej, zaskocznik tu się tworzy. Damy dalej, a nie, nie damy dalej, musimy poczekać. To ten, jak pobrać taką grafikę? Dobre pytanie. Już pokazuję, niech się grafika utworzy. I od razu wam powiem, te grafiki generują się domyślnie w takim formacie tak zwanym Full HD. No mam surrealistycznym. Wystarczy, że wejdziecie w tą grafikę, tak jak ja zrobiłem teraz, tak? To jest damska, to jest męska, tu jest gender, a tu jest bezpłciowa. Więc słuchajcie, wystarczy, że wejdziemy w tą grafikę i klikamy coś takiego, pobierz. I ta grafika nam się pobiera. Zobaczcie, pobrała się w GIF-ie 178 kB. Ja może go otworzę i zerkniemy sobie na jego właściwości. Czekajcie, przesunę to na drugi ekran. Informacje o pliku. My tak to zobaczymy. Jest. Mamy, słuchajcie, 96 dpi, 24 bity. W tym przypadku 1024 na 1024 ten. Dlaczego 14 kredytów, a ja 94? A to jest bardzo dobre pytanie. Pozdrawiam cię na tym. Być może ja jestem bardziej zasłużonym członkiem Microsoftu. Przepraszam za to. A poważnie, szczerze nie wiem. Od zawsze miałem po 100, w ogóle po 150 kredytów. To ostatnio nawet mi zmalało. Może dlatego, że ja mam tutaj te punkty nagród w Microsoftu Rewards więcej na przykład. I może to od tego, a może ktoś używał na twoim koncie tych kredytów. Z reguły powinno być po 100-150 wydawane kredytów i zależy tego, co chcemy i co tworzymy, to te kredyty po prostu nam schodzą. Dobra. Jeszcze w takim odkładzie spróbuję tak, jeszcze zobaczymy, zaskoczmy, co tam wyskoczy, co on tam wymyśli i spróbuję jakiś portret zrobić. Futuristic city with floats and spy in the center, isometric design. O, to może być ciekawe. Dobra. Klikamy utwórz, niech on sobie to tworzy, a ja w międzyczasie napiszę coś innego. O, no to zobaczcie, taka grafika nam wyskoczyła. Już odpowiadam, co jak się skończą kredyty, tylko czekajcie, bo ja pamiętam. No nie wiem, czy akurat kolejność będzie dobra. Natomiast prompty możemy jeszcze rozdzielać, słuchajcie, średnikami albo przecinkami. Wtedy są to takie specjalne znaki przystankowe dla niego. Co jak nam się skończą kredyty? Ale jak się nam skończą kredyty, to po prostu kładziemy się spać, wstajemy następnego dnia i te kredyty się nam odnawiają codziennie. Tak jak w wielu aplikacjach, tak? Oczywiście Bing jest całkowicie, słuchajcie, darmowy. No zobaczcie, coraz lepiej, bo tą twarz nawet nie określiłem żadnych cech charakterystycznych tej kobiety. Natomiast naprawdę, słuchajcie, idzie do przodu. Od razu widzimy, że już tu źrenice są do poprawy. Drobnej, ale naprawdę, naprawdę jest nieźle. Tak więc, tak jak mówię, skończą się kredyty, następnego dnia te kredyty powinny się odnowić. Bing jest całkowicie darmowy i na aplikację też pozwala na pracę w określonych warunkach i za określoną pulę kredytów, które jest odnawialne. Jeżeli chcemy mieć więcej, słuchajcie, generujemy więcej, to trzeba zapłacić, normalna rzecz. Druga aplikacja. Idziemy z tego prostego Binga, pójdziemy do czegoś, co nazywa się Adobe Firefly. I słuchajcie, Adobe Firefly, przecież Adobe, dobre pytanie, Bing tego szkicu nie doszlifuje, ale pójdziemy do aplikacji, które będą mogły to zrobić i szczególnie chodzi mi tutaj o trzecią aplikację, którą dzisiaj się wam postaram pokazać. Tak więc Izabela, zostań
z nami do końca, to postaram się to pokazać. Dobra. Druga aplikacja, słuchajcie, Adobe to jest firma znana między innymi z Photoshopa, Lightrooma i tak dalej, kojarzy nam się z okropnie drogim oprogramowaniem, a się okazuje, że słuchajcie, Adobe wymyśliło sobie również własną AI, która do generowania grafik, która naprawdę pojawia się w coraz to większej ilości aplikacji i stworzyli coś, co nazywa się Firefly. I to, co widzicie teraz, słuchajcie, to są próbki gdzieś tam wygenerowane wcześniej. Jak przyjrzymy się, słuchajcie, próbką, chociażby zobaczcie dzieci, no znowu mamy dziecko, to naprawdę ta jakość robi się niezła, tak? Jeżeli chodzi o generowane grafiki, naprawdę trzeba niekiedy przyglądać się dość uważnie, żeby szukać takich typowych defektów, które to AI mają. No dobra, tu zobaczcie, było średnie ujęcie szczęśliwego dziecka rozpakowującego prezent, tak? Zobaczcie, że był styl, sztuka. Dobra, wrócimy sobie do strony głównej, no i teraz mamy takie polecenie i to jest fajne, słuchajcie, bo tutaj tak samo jak w Bingu możemy pisać w języku polskim i on to powinien nam rozpoznać. Sprawdzimy w takim bądź kładzie. Co możemy? Oczywiście, że wymaga logowania. Przepraszam, nie powiedziałem tego. Wszystkie aplikacje wymagają logowania. Tu tak samo trzeba sobie konto założyć. Jest ono całkowicie za darmo. Na chwilę obecną już skończyły się aplikacje bez logowania, a te, które zostały po prostu już, powiem tak, jak zacząłem przygodę z grafiką w styczniu, to bywały takie aplikacje ogólnodostępne, ale one po prostu już odstają od tego, co oferuje konkurencja. Więc do każdej aplikacji trzeba się zalogować. Ja mam na to dobry patent, loguję się wszędzie kontem Google. Nigdzie nie muszę pamiętać hasła, tylko przechowuję to w pęku kluczy w Google. Polecam. Naprawdę. Dobra, spróbuję coś napisać. To może podpowiecie mi, co byśmy chcieli zobaczyć fajnego. Dynia na święta. O. Zróbmy coś takiego bardziej absurdalnego. Dynia pod choinką w... Dynia pod choinką w świąteczną noc. Dynia na Halloween to jest takie oklepane. Dobra, Małgorzata, spróbujemy czegoś innego. I klikamy generuj. I teraz zobaczcie, ja wpisałem prompta. Pojawiają się cztery pierwsze sugestie, znaczy za chwilę się pojawią, bo wiadomo, że to musi ten. Natomiast tym razem w odróżnieniu od Binga, tak? No, proszę bardzo. Mamy panel po prawej stronie, w którym to panelu możemy dokonywać pewnych zmian i dopracowywać, tak? Pamiętajcie, w Bingu to, co dostaliśmy, to było final, tak? Trzeba by było przerabiać prompt i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy pewnych rzeczy zrobić sobie, jakby tutaj pewne modyfikacje. Zobaczcie, że ja już korzystam z Firefly Image 2 Beta. Oczywiście możemy użyć wersji bardziej stabilnej, czyli Firefly Image 1. To są własne silniki od Adobe. Potem proporcje, dość ważna rzecz, tak? Mianowicie tu był kwadrat, no ale chciałbym, dajmy na to, żeby to było, nie wiem, zrobię sobie grafikę na telefon, prawda, więc żeby to było pionowe. Zobaczcie, że tu mamy zakreślone, tak, typ zawartości, no z automatu, natomiast mogę sobie zrobić tak, że chcę, żeby była to sztuka. Mam coś takiego, zobaczcie, intensywność istniejących cech wizualnych zdjęcia, którą możemy sobie określać za pomocą suwaczka i także intensywność tego stylu, którą również, oraz, i to jest ważne, i to też będzie odpowiedź na pytanie Izabeli, aczkolwiek to jeszcze nie ta aplikacja, możemy przesłać obraz referencyjny, tak? Więc zobaczcie, tą cytrynę, jak sobie prześlę, jako obraz referencyjny, zobaczymy, co z tego wyjdzie, dobra, pojawia się i on będzie na nim się wzorował. A do tego, słuchajcie, możemy jeszcze dodać różnego rodzaju efekty, techniki i inne rzeczy. Zobaczcie, czyli mamy to,
co normalnie musielibyśmy wpisać z tekstu. Mamy obraz akrylowy, tak, pióro geometryczne, bazgroły. Być może, nie wiem, tutaj znajdziemy chociażby to malowanie po obrazkach, aczkolwiek wydaje mi się, że niekoniecznie. Niech będzie rozprysk farby. Zobaczcie sobie, dodaję tutaj z techniki. Dodaję sobie tak, że na przykład, zobaczcie, mogę motyw sobie zrobić, tak? Czyli na przykład sztuka koncepcyjna, dodaję. Różnego rodzaju, słuchajcie, efekty, czyli jeszcze jakiś na przykład rybie oko albo coś, efekt bokeh. Niech on dojdzie, będzie troszeczkę, że tak powiem, ten. No i słuchajcie, i tu co, materiały, czyli jak chcemy jakiś wzór i tak dalej. To jest o tyle fajne, że normalnie jak się zaczynało pracę jeszcze kilka miesięcy z takimi aplikacjami jak Blue Willow czy Midjourney, które nadal funkcjonują i używają ich, wydaje mi się, że ludzie bardziej z branży, a o tym będzie na kolejnym spotkaniu, to wszystko trzeba mieć w pamięci albo w tak zwanym podręcznym schowku gdzieś tam w bazie, tak, żeby wiedzieć, co wpisać, w której kolejności. Firefly jest o tyle fajny, że po prostu mamy to menu beczne i możemy sobie to wybierać. No to zobaczmy, co nam, słuchajcie, stworzy z dyni pod choinką świąteczną noc w stylu sztuki z rozpryskami farby i z efektem bokeh. Zwróćcie uwagę, że od razu dostajemy 4 koncepcje do wyboru. No i słuchajcie, no jest całkiem ciekawie, na pewno mamy oryginalną grafikę, zobaczcie, że od razu możemy sobie ocenić na plusik, na minusik. Teraz jest coś takiego fajnego, że weźmiemy sobie tutaj edycję, tak? Najpierw może, no dobra, więcej opcji. Po pierwsze, pobierz zdjęcie, możemy skopiować łącze do tego zdjęcia, czyli komuś od razu, słuchajcie, wyrzucić, skopiować obraz po prostu, albo przenieść go do Adobe Express lub zapisać sobie w bibliotece na później. Natomiast chcemy jeszcze dopracować. Dajmy na to, że dopracujemy sobie. Nie, tu chyba za dużo kropelek. Drugie zdjęcie jest najlepsze. Może nie wiem, czy najlepsze. Albo pierwsze. Nie, dobra, drugie zdjęcie niech będzie. Możemy trzecie. Dobra, Izabela, trzecie. To robimy trzecie. Słuchajcie, to możemy po pierwsze zrobić coś takiego, co jest świetną rzeczą, jak wypełnienie generatywne. I teraz zwróćcie uwagę, że to wypełnienie generatywne będzie nam, tak, tutaj, jak sobie wymarzymy, zobaczymy, czy się uda. Dobra, to możemy sobie coś do tego obrazu dopasować. Całkowicie absurdalne, słuchajcie, zobaczymy, co nam wyjdzie. Czy nam wyjdzie ten statek kosmiczny, czy nam nie wyjdzie. I w ten sposób możemy nasze obrazy przerabiać, doprecyzować. Mam nadzieję, że wyjdzie. Firefly mnie nie zawiedzie, dobra. O, zobaczcie, no jest statek kosmiczny, tak? Idziemy, no dobra, zachowaj. I zobaczcie, idziemy dalej, tak? Możemy tak samo całe tło tutaj sobie wyczyścić i zostaje nam tylko dynia i na przykład, nie wiem, jak wpiszę plaża w Juracie, to raczej się nie zorientuję, ale no co możemy napisać, Dno morskie. Świetnie, dziękuję, że mogę na was liczyć przy tym generowaniu. No to lecimy z dnem morskim, tak? I w ten sposób, słuchajcie, możemy tutaj nasze grafiki sobie dopracowywać, czyli wypełnienie generatywne. Taka ciekawostka. Proszę bardzo, pojawiło się dno morskie. Oczywiście, że będzie można jeszcze raz obejrzeć webinar. Zapraszam na YouTube, kanał Mentor System Audiowizualny. Ja to zgram jutro i wrzucę, tak więc jutro powinien być filmik dostępny. I jak widzicie, słuchajcie, i te filmiki tam są, tak więc można korzystać, dość sporo już tego zrobiliśmy. I jak widzicie, mamy gotowy obraz, nie? Znowu klikam, pobierz, słuchajcie, jeżeli będziemy szukać, tak, to pamiętajcie o tym, że właśnie w taki sposób możemy jakieś abstrakcje generować. I teraz zobaczcie, promowanie przejrzystości SI, specjalnie to zostawiłem, mamy tu właśnie taki statement od Adobe, tak, na tym, więc mamy, słuchajcie, poświadczenia zawartości, tak,
żeby użytkownicy wiedzieli, w jakim, dziękuję, Haka, żeby użytkownicy wiedzieli i inne osoby, jak będziemy dawali, słuchaj, w jaki sposób powstały. To nie jest przypadkowo, bo Adobe jako firma z branży fotograficznej najbardziej czuje zagrożenie, tak to nazwijmy, sztuczną inteligencją, gdyż nie wiem, czy wiecie, ale był taki konkurs fotograficzny, który wygrał pan zdjęciem, fenomenalnym zdjęciem ludzi, kobiet, i później powiedział wprost, ale to zdjęcie zostało zrobione przez sztuczną inteligencję. I rzeczywiście zaczynają się ścierać dwa światy. Z jednej strony my się zakochujemy w tej sztucznej inteligencji, nauczyciele, Jezu, super, wykorzystam, będę miał do prezentacji zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, do materiałów. Z drugiej strony, słuchajcie, na różnych rynkach pojawia się swego rodzaju niepokój, nawet bojkot takich rzeczy, zupełnie z innej branży, branża gier planszowych, gdzie artyści spędzają naprawdę godziny na ilustrowaniu gier planszowych. Kto grał w gry planszowe, ten zapewne wie, o czym mówię. Moja ukochana Everdell, jeżeli nie widzieliście, polecam zerknąć do Everdell. Zdjęcia tych myszy i tych stworzonych leśnych, no po prostu majstersztyk, ale są to prace ludzkie, tak? W momencie, kiedy zaczynamy myśleć, a może by tych ludzi zastąpić, tych artystów sztuczną inteligencją, no sztuczna inteligencja na czym bazuje, coś kopiuje i tu oni czują się zagrożeni i troszeczkę, słuchajcie, słusznie, tak? Bo w tak profesjonalnych rzeczach jednak rzeczywiście ten człowiek powinien zostać tą najważniejszą wartością. Ale w przypadku pracy nauczyciela pewne rzeczy dla nas będą naprawdę prostsze, bo tak jak mówię, ja się cieszę, ja nie muszę przeszukiwać internetu i patrzeć, żeby to miało Creative Commons, żeby teraz ja muszę oznaczać autora, czy on sobie tego życzy, czy nie życzy i tak dalej. Jeżeli czegoś potrzebuję, mogę starać sobie to wygenerować. W kolejnych cyklach pokażę wam, jak generować w ogóle całe prezentacje za pomocą, powiedzmy, jednego prompta, a później sobie je przerabiać, nie? No, dobra, no i co, cofnę się, za bardzo cofnąłem, jak się zagadałem na tym, to było, słuchajcie, wypełnianie generatywne i co, i muszę znowu coś sobie wgenerować teraz, czy sobie to odzyskam, nie odzyskam, dobra, galeria tu jest, ale to nie jest moja galeria. Czekajcie, bo się zagadałem i się oczywiście się za ten, dobra, o, po miękkim ruchu, niech będzie, niech coś wygeneruje. Jak odnawiać kredyty w Adobe? Powiem szczerze, że powinny się je same odnawiać, tak jak wreszcie, codziennie, tak więc tutaj nie powinno być problemów. O, teraz jestem w tych swoich dawnych obrazkach, tu mam stworzony nowy, ale dobra, wróćmy sobie jeszcze do któregoś obrazka. Nie tak. A nie, dobra, tu mam efekty. To nie jestem w swoich obrazkach. Zawsze w Adobe to się później gubię, gdzie miałem te obrazki, bo one nie są tak łatwo dostępne w Bingu. Dobra, wróćmy do, słuchajcie, tego, co jest ważniejsze, edytu, czyli wypełnienie generatywne. Teraz możemy użyć właśnie tego jako ten obraz referencyjny, czyli przerzuci mi to na tą prawą stronę. Możemy, słuchajcie, dodać sobie tekst i inne rzeczy, czyli przechodzimy do Expressa, czyli do Adobe Expressa, a w międzyczasie jeszcze pokażę, możemy zrobić coś takiego jak pokaż podobny, czyli będzie wzorował się na tym jednym obrazku i generował nam podobne obrazki. O, dobra. Mamy, słuchajcie, Adobe Express to taka kanwa dla ubogich, taki żarcik, ale tu możemy takie kilka najprostszych rzeczy, słuchajcie, sobie zrobić, jak dodawać jakieś teksty i tym podobne rzeczy. Tak więc dość dużo pozwala nam ten Adobe Firefly, jeżeli chodzi właśnie o generowanie grafik. To jest fajne, że jest dość przejrzysty. Tu jest po polsku, w Expressie już jest po angielsku, natomiast nadal jest to dość duża przejrzystość. Expressa nie będę już z wami ruszał ze względu na, powiedzmy, brak czasu na tą sesję, bo chciałbym dać wam taką małą zachętę, a zostało mi 15 minut, i pokazać Leonardo AI, bo
Jest to mój ulubiony generator. Tak, z Bingiem możemy pracować z uczniami, jest to proste narzędzie, w którym nie kombinuje się, wpisujesz, generuje, jest fajnie z zabawą, później możemy tworzyć z tego jakieś rzeczy na lekcjach. Firefly lubię za to, że ma to menu boczne, które jest naprawdę proste i daje nam naprawdę, słuchajcie, w bardzo przejrzysty sposób proste, podstawowe funkcje, pomaga nam określać style. Natomiast moje chyba zaraz po Midjourney, które Midjourney akurat cechuje się tym, że tam zdjęcia fotorealistyczne naprawdę chodzą nieźle, ale już konkurencja je depcze po piętach i może być tak, że za chwilę ją przerośnie. Natomiast pokażę wam zdjęcie, które jest takim dla mnie troszeczkę szwajcarskim scyzorykiem. Ja mieszkam niedaleko Kielc, więc nie kielecki scyzoryk, nie, szwajcarski taki, który ma kilka różnych fajnych wyjmowanych ostrzy. I ta aplikacja, słuchajcie, nazywa się Leonardo AI. W Leonardo AI też trzeba się zalogować, też trzeba założyć konto i nie wiem jak jest teraz, kiedyś trzeba było poczekać około 1-2 dni, aż wciągną nas na listę, ale ja przyznam, zakładałem konto bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze właśnie trzeba było się wystarać, żeby mieć dostęp w ogóle do bety Leonardo. Teraz wydaje mi się, że już jest troszeczkę lepiej, tak więc ja już mam kliknięte Launch Appa, przechodzę sobie do menu mojego głównego. No i tu już troszeczkę, słuchajcie, jeżeli zaczynamy od powiedzmy pierwsze spotkanie z tworzeniem grafiki, to może Leonardo nie do końca będzie dla nas ze względu na to, że gdzieś tam te opcje na początek, tak wchodzimy i patrzymy, a tam pełno napisów, pełno wszystkiego i można się zagubić, nie? Zwróćcie uwagę, popisane różne alchemii i tak dalej. Tak więc poćwiczcie sobie, czy w Bingu, czy w Firefly'u, jeżeli jeszcze nie mieliście do tej pory kontaktu, jeżeli mieliście, słuchajcie, załóżcie sobie konto na AI i skupię się dzisiaj na tym, co jest w tym najlepsze. Mianowicie tutaj mamy User Tools i nas interesuje AI Image Generation, czyli właśnie ten generator obrazów. I teraz tak, zobaczycie moje poprzednie obrazy, które notabene, o, tu się pojawia ta klasa. Dobra uwaga i o tym też będę mówił. Kredyty znikają momentalnie, jeżeli używasz sztuczek ich, czyli na przykład używamy alchemii, czy używamy właśnie prompt magica, kredyty będą znikać i te kredyty to się stawia po 20 kredytów za tego, więc z tych możliwości jest ten. Jeżeli my sobie to powyłączamy i będziemy sterować tylko podstawowymi funkcjami, słuchajcie, to będzie to, że tak powiem, słuchajcie, nam wolniej schodziło. No to będę zobaczył, generowałem, jak pokazałem kiedyś na szkoleniu, że można sobie też są zdjęcia swoje. Tak, zaraz postaram się do tego dojść. Tu akurat pokazywałem, że można zrobić własną książkę kucharską i to był pomysł na tak zwany tort śledziowy. Więc jeżeli byście chcieli mieć grafiki do własnej książki kucharskiej, na przykład czat, napiszę wam ten przepis na tort śledziowy, to wtedy jak najbardziej, słuchajcie, możemy sobie taką grafikę wygenerować, nie? Poglądową. Ale dobra, wracamy do tego. Więc tak, przede wszystkim co? Przede wszystkim jak klikniemy AI Image Generator, to teraz tak, zależnie od tego, jakie funkcje wybierzemy, to tych kredycików będzie nam ubywać. Jest ich 150, ale to nie jest tak, że będą schodzić pojedynczo, tak? Czyli po jednym, tylko tak jak mówię, będzie to 4, będzie to 5, będzie to 10, nawet 20 za jednym rzutem, ponieważ na to, ile zapłacimy, ma dość duży wpływ to, jakie wybierzemy funkcje. Jeżeli, słuchajcie, weźmiemy sobie od razu, zaatakujemy, tak? No tu 5, 6, 8 to jest w wersji płatnej, ale widzę, że już 4 jest nawet w wersji płatnej, więc to się zmieniło nie tak dawno, ale wybierzemy, że chcemy mieć od razu dwa wygenerowane warianty,
to będzie to kosztowało nas więcej, tak? Jeżeli chcielibyśmy włączyć sobie funkcję PhotoReel, ona już nie jest dostępna, jak widzicie, mój trial wygasł, to też kosztuje dość dużo, wtedy są bardziej fotorealistyczne, natomiast mamy taką funkcję jak Alchemy, która, słuchajcie, daje nam taki dodatkowy smaczek do zdjęć i te zdjęcia z włączonym Alchemy są o wiele lepsze, o wiele ciekawsze tak naprawdę. No dobra, i co możemy sobie dalej zrobić? Mianowicie dalej, co nie ma już znaczenia, tak? Tu na przykład właśnie generujemy, czy na przykład jaka ma być głębia ostrości, czy ma być RAW i tak dalej, to ma znaczenie. Tu możemy decydować właśnie, jaka będzie rozdzielczość. Niestety są to takie rzeczy, słuchajcie, zarezerwowane dla płatnych, ale możemy decydować o między innymi takich rzeczach, jak właśnie podbicie kontrastu, czy o, zobaczcie, już Prompt Magic w wersji 3.0 się pojawił, którego określam również moc. I teraz słuchajcie, aplikacja jest po angielsku, natomiast te pytajniki to są dość dobre podpisy, podpowiedzi, które nam mówią, jeżeli, to jest proste, jeżeli damy tu większą, że tak powiem, wartość, to ta siła tego będzie również większa, tak? Ale jak widzicie, tego akurat tutaj nie możemy zrobić, więc tu już mam wykrzyknik. Natomiast Alchemy możemy jak najbardziej, nie możemy już sobie włączyć, bo teraz mi się, poczekajcie, spróbuję wyjść i sobie to zresetować. Dobra, zobaczymy, czy pójdzie na tym. Potem mamy rozdzielczość i to jest o tyle fajne, że słuchajcie, możemy sobie tą rozdzielczość z tych takich docelowych wybrać, może być to pozioma, pionowa, rozdzielczość. Od razu mamy to pokazane. Możemy także po prostu tak zwanym aspect ratio, czyli wybierać sobie właśnie w ten sposób tą naszą rozdzielczość lub po prostu ręcznie suwaczkami. To wpływu na to nie ma. Natomiast mamy pod spodem coś takiego jak jeszcze wagę promptu i zobaczcie, jak przesunę to na sam koniec, to od razu dostanę informację, że im cięższa będzie ta waga takiego trzymania się promptu, to mogą być bardziej nieoczekiwane efekty, więc z reguły zalecałem w okolicy 7-8. Spokojnie możemy się... dobra. To nam się pojawiło, dobra. I czekajcie, bo to mi zasłoniło opcję. Dobra. To właśnie to, co było tutaj, to mówią, że się zmieniło. Widzicie, byłem niedawno, a już się zrobiło. Mianowicie możemy wrzucić zdjęcie, którym ma się wzorować. Więc wracamy do tych naszej cytrynki. I chyba właśnie nam to zablokowali. No właśnie, i takie słuchajcie, z darmową aplikacją. Korzystałem z tego dosłownie przed świętami, a po świętach już widzę, że mamy to zablokowane. No to nie fajnie. Akurat, bo my nauczyciele jesteśmy dość biednymi ludźmi i ale zobaczymy, bo może to jakiś error, z tego spróbujemy to, jak typowy informatyk, odświeżymy, zobaczymy jeszcze raz. Natomiast tak jak mówię, tutaj wrzucało się, no nie. No tak. To jest za duży? Nie, za duży to nie, bo on do 5 megabajtów, a plik, już patrzę, plik na pewno tyle nie waży. Natomiast właśnie, poczekajcie. Dobra, już wiem, bo to jest PNG. To poszukamy sobie jakiegoś JPEGa. Dobra? O, to jest moja auto akurat. W JPEG-u. Zobaczymy, bo może on tego PNG-ka nie odczytał.
To trzymajcie kciuki. Błędny format. Tak, tak. Najprawdopodobniej. Bo jedno powiem pozwolić. Poczekajcie, co my to mamy? PNG, PNG. Ja wyjdzie zaraz, że mam same PNG. Ale nie, dobra, coś wcześniej tutaj robiłem, więc powiedzmy, że. Dobra. Damy tą pracownię. O, może tu jakaś taka dziwna wyszła i zobaczymy, czy nam ten, oby zadziałało, żeby nie były zmiany, bo to jest najczęściej tak ten, że jak mam wersję darmową, to później mamy takie zmiany, które nas zaskakują. Dobra. Co to jest to Image Guidance, czy jest to, co pokazałem wam w przypadku właśnie Firefly'a, czyli wrzucamy sobie zdjęcie. Powinno działać, bo pojawiło mi się tu na dole guidance style, czyli scale, czyli ta skala i jak bardzo ma być wzorować się na tym obrazku, który uploaduje, więc jakiś ewidentnie ma problem dzisiaj. I na przykładzie tego będziemy generować, słuchajcie sobie, obrazek. Natomiast dlaczego lubię Leonardo? Dlatego, że Leonardo sam w sobie zawiera bardzo dużo silników, z których możemy korzystać. I zwróćcie uwagę, tak, że mamy zarówno, o jest, zobaczcie, udało się załadować. Mamy takie silniki jak Leonardo Diffusion, Leonardo Vision i Ableton Base. Diffusion, Vision naprawdę niezłe. Dream Shaper dają naprawdę obłędne takie, słuchajcie, zdjęcia, może futurystyczne, ale takie bardzo kolorowe i tak dalej. Mamy Absolute Reality, który daje zupełnie inny output. Mamy 3D Animation Style, który jest genialny właśnie do robienia takich postaci typowo disneyowskich. No i mamy coś, od czego się zaczęło, czyli Stable Diffusion 1.5 i 2.1. I spróbujemy zrobić tak, że ja teraz może nie będę się wzorował na tym obrazku, czyli ja to wyrzucę, tylko określimy sobie jakiś jeden obrazek i pokażę wam, jak te style się zmieniają. No i ważna rzecz. Jak napiszę teraz po polsku, to niestety on tego nie zrozumie, więc muszę coś napisać po angielsku. Co byśmy chcieli zobaczyć? Takiego, co będziemy sobie zmieniać. Ja proponuję, żeby to było jakieś zwierzę lub coś innego. Ja proponuję kuoka. Znacie takie zwierzę? Jak kuoka się pisze po angielsku. Kuoka, no to chyba będzie tak. Przepraszam, muszę się dokształcić. Chyba tak to było w języku angielskim. Dobra. Kłoka w kapeluszu, w czapce świętego Mikołaja, pijącą kolę pod choinką. Idziemy po kolei. Spróbuję puścić ten sam prompt. Użyję prompt Magic, żeby było lepsze. Dobra. I tak, tu mamy koszt. W tej chwili kosztuje mnie to 5, a jeszcze dobra, określimy sobie może format 9x16. Może być. I zobaczcie, generuje nam pierwsze zdjęcie. Ja od razu przerzucę to przez kilka, żebyśmy nie czekali za długo. Czyli mamy Leonardo Diffusion, Leonardo Vision jako drugie, Ableton Base. I tak, pierwsza kółka. Kolejne się jeszcze generują. Druga kółka. Zobaczcie, już próbuję nawet jakieś napisy generować, nie? Ale aplikacje potrafiące generować napisy, to następnym razem pokażę.
Trzecia kłoka. Widzicie, jak duża różnica, ten sam prompt, nic nie zmieniałem, tak? Zmieniłem tylko silniki, generatory tak naprawdę do tego. Idziemy dalej, DreamShaper. A, coś chyba w DreamShaperze się nam... Dobra, widzę, że już DreamShaper chyba nam odpadł. Poczekajcie. Nie. Pójdzie? Pójdzie. Dobra. A, poszedł DreamShaper. Tutaj coś się zawiesiło. Zwróćcie uwagę już, jakie mamy tutaj zniekształcenia, tak? Więc DreamShaper sobie... A, tu dwie kłoki się w ogóle pojawiły. Mnie poradził. Absolute Reality. Później będzie Anime Pastel Dream. No i znowu się nam wykrzaczyło, że gdzieś tam się... Dobra, spróbujemy jeszcze raz. 3D Animation Style. Coś, co wiele osób ten... A, dobra, widzicie? Errora ten, więc chyba coś dzisiaj... Leonardo jest przeciążony. Dobra, zobaczymy. Poczekajcie. Kłoka. To było anime Pastel Dream, pamiętajcie, czyli w stylu anime i zobaczcie, ta kłoka nagle stała się jakimś dziwnym tworem na tym, tu tak samo odchodzi, tu mamy tą kłokę, spróbujmy 3D Animation Style, Prompt Magic nam się wyłączył. Przepuścimy go przez SDXL i zwróćcie uwagę, że w tej chwili generuje mi tak naprawdę dość, zabiera mi dość niewiele kredytów, ponieważ nie powłączałem dodatkowych opcji jak ten Guidance Style, czy na przykład Alchemy, którego już nie mogę sobie zrobić. Zobaczcie, tak wygląda 3D Animation Style. No, można zacząć wydawać, słuchajcie, komiksy dla dzieci. Kolejne generowanie. I tak jak mówię, słuchajcie, mógłbym pójść jeszcze do Stable Diffusion i tak dalej, jako ostatnio wam pokażę, który kosztuje już tylko jednego. Natomiast ten sam prompt przepuszczony przez inny silnik generatora, tak zobaczcie, od takich obrazków się zaczynało, tak? To są te stare silniki, które cały czas są rozwijane i unowocześniane. I pojawiają się nowe tak silniki. Jeszcze raz, jak ogromna różnica i to jest pokaz drogi, tak? Czyli słuchajcie, to jest silnik, który wszedł dokładnie ten. No, okej. Zaraz Aka ci odpowiem na to pytanie. Więc tak było rok temu, to był pierwszy silnik, tak? Tak wygląda to teraz, więc droga, którą pokonują generatory, tak? Jest naprawdę ogromna. Odpowiadając na pytanie, a dokładnie na stwierdzenie Aki, dodałem zdjęcia do generowania po założeniu mam opcję, tak? Zerzasz 16 kredytów, nie ma już obrazka, spróbuj odświeżyć po prostu, bo tak jak mówię, zobacz, u mnie też dzisiaj coś niestabilnie, ten Leonardo pracuje, też jakieś errory łapał, jak ci zerzasz te kredyty, to gdzieś powinno się wygenerować już, tak więc być może jest. I tak, moi drodzy, w dość prosty sposób możemy sobie po rozpoznaniu, słuchajcie, silników wygenerować. Tu oczywiście mamy jeszcze przy każdym wybór stylu i mamy coś takiego jak dodawanie elementów, które możemy, słuchajcie, sobie dodawać. Jak zobaczmy, tak, tu anime i tak dalej, zależnie od tego, co sobie wybierzemy, tak, to też tutaj możemy, takie, które są kompatybilne, natomiast zobaczcie, że mamy tych stylów jest więcej, w tym przypadku akurat je tutaj pokazujemy tylko kompatybilne. Dobra, spróbujmy to jeszcze raz zrobić, czyli wrócimy sobie do Diffusiona, dodamy element kolorowanka. Cyk, cyk. Jest coloring book, tak, ale to no nie po numerkach.
Ale blisko. To racja, tak? I jesteśmy w stanie, słuchajcie, sobie wygenerować. Tak naprawdę, jak się pobawicie i będziecie coś próbowali sobie stworzyć, to ta, proszę, to ta, no to naprawdę jest fajne. Akurat stosunkowo niedawno się pojawiło. To tymi suwakami właśnie, zobaczcie, tu jest weight. Może tak, jest w tej chwili na 0, spróbuję sobie to zmniejszyć na 30 i ta kolorowanka będzie wyglądać inaczej, tak? Natomiast Guidance Scale, jeden z najważniejszych guzików i zaraz wrócimy jeszcze do tego, że dodam obrazek i drugi suwak taki, czyli odwzorowanie obrazka. To są takie dwie najważniejsze opcje, proszę bardzo, tak? Tu jest na 100% kolorowanka, tu tylko na 30%, więc bardziej powstała nam taka fotka przerobiona, czarno-biała. Notabene, zobaczcie, że ten sam prompt za każdym razem wychodzi inaczej, tak? Jeżeli damy weight na 2.0 w przypadku tego dodatku, to też będzie zupełnie inny efekt. Jeszcze tylko dodam, zobaczcie, kredyty mi schodzą, dzisiaj wolno, tak jak mówię, bez dodatkowych funkcji, fotorila i tak dalej, choć szkoda, że Alchemii zrobili już płatny, bo było genialne, te kredyty schodzą wolniej, natomiast kredyty odnawiają się zawsze o północy. Tak więc jak pracujecie w nocy, pracujecie do północy, wyczerpiecie i zaraz schodzicie. Widzicie, i tu już jest troszeczkę ta kolorowanka za bardzo zniekształcona, tak? Jednak gdzieś tam przy tej wartości 1.0, gdzieś tam 8.9, wtedy akurat w tym przypadku tego efektu będzie najlepiej. Ostatnia rzecz, na koniec słuchajcie, czyli, dobra, tą kolorowankę sobie dopatrzmy, idziemy do Image Guidance, czyli obraz do obraza, który będzie wsparciem, tak? I teraz dobra. Dobra. To dzisiaj już nie zdążymy. Muszę sobie w takim bądź kładzie może tak, może czekajcie, bo już walnąłem błąd. O. Dobra. Prompt to mam przypisanego, tu kolorowaneczka. Podobno do poprzedniej, aczkolwiek troszeczkę innym. Idziemy do Image Guidance. Klasa pełna dzieci, udekorowana w świątecznym stylu. I teraz tak, słuchajcie, coloring book wyłączam. Image to image. W tej chwili jest to 30 mocy i im większa moc, tym bardziej będzie starał się stworzyć zdjęcie zbliżone do oryginału. I już nam generuje, tylko cały czas generujemy je w pionie, to spróbujemy sobie je następnym razem wygenerować inaczej. A tu jeszcze ten strength, że tak powiem, zmniejszę do 50 i puszczę kolejne generowanie. Słuchajcie, to jest o tyle, o, zobaczcie, dobre, że to generowanie może iść, że tak powiem, kilka na raz. I niestety, co się zadziało? Nie poradził sobie z twarzami, odwzorowując obrazek i patrzymy dalej, zobaczcie, tak, to są jeszcze te rzeczy, na których akurat w tym przypadku Leonardo sobie nie radzi, spróbujemy w takim odkładzie przerzucić to. Na drugi, ale bardziej będzie interesowało mnie Absolute Reality, z które przepuścimy. Natomiast, no i zobaczmy. O. Już jest pewien progres, widać lepszy, tak? Jeżeli chodzi o twarze, ale nadal niestety to nie jest to, co byśmy chcieli, jeżeli chodzi o odwzorowywanie obrazków. Tu lepiej spisuje się, jak ma tak zwaną martwą naturę, czy rzeczy
nieożywione w przypadku twarzy. Dobra, moi drodzy, bo troszeczkę się niestety przeciągnęło ponad tą zaplanowaną godzinę, zawsze gonię innych, a wyszło na mnie. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj Was czymś zainteresować i wykorzystacie przynajmniej jedną z tych dwóch aplikacji. Tymczasem wrzucam link do certyfikatu. Od razu mówię, pobierzcie sobie go na dysk i wrzućcie sobie i wtedy sobie wpiszcie dane, będzie łatwiej, tak? Bo jest do edycji dla Was udostępniony. Zapraszam Was na drugą część, która odbędzie się w grudniu. A kiedy, to musicie śledzić profil Metro System Audiowizualny albo Fundacji Inspirujemy, tam pojawiają się zawsze wydarzenia. Na tym zresztą zawsze staram się dzień lub przed lub tego samego dnia przysłać potwierdzenie, więc szukajcie, słuchajcie, z click meetingu takiego przypomnienia i zaproszenia do tych, którzy byli na poprzedniej sesji, i tak się do tego dostaniecie. Zajmiemy się dodatkowymi funkcjami w Leonardo, bo on posiada jeszcze kilka fajnych rzeczy, między innymi tworzenie patternów, i pokażę Wam, słuchajcie, dwie aplikacje, które działają nie przez stronę internetową, tylko przez Discorda. A żeby Was zachęcić, to pokażę Wam jedną fotkę, którą przygotowałem. To jest moja fotka profilowa. Tylko muszę, o, już widać. To jest moja fotka profilowa i nie wiem, czy mi się przyjrzeliście. To jest moja twarz. Aka, znasz, bo masz mi znajomych. Natomiast to jest moja twarz nałożona do postaci wygenerowanej, którą, słuchajcie, była do stworzenia, której był inspiracją była gra Świat Cyberpunk. I pokażę Wam, jak wstawiać twarze własne bądź kogoś, kogo byście chcieli, właśnie w takie wygenerowane portrety. To już wymaga troszeczkę większej, że tak powiem, wiedzy, w postaci chociażby ogarniania Discorda. Więc jeżeli ktoś chciałby się tego nauczyć, to zapraszam za miesiąc. To będzie, o ile dobrze pamiętam, drugi poniedziałek grudnia, ale tak jak mówię, dla pewności sprawdzajcie jeszcze i notabene można zajrzeć na stronę aktywnatablica.pl w webinaria i możecie się do tego przygotować, słuchajcie, instalując sobie Discorda, bo będziemy działać na Discordzie, a dokładnie Wy będziecie w międzyczasie mogli sobie takie rzeczy próbować i przeklikiwać na Discordzie. Jeżeli coś będziecie chcieli mieć powtórzone, to pamiętajcie, jutro wszystko pojawi się na YouTubie, na kanale Mentor System Audiowizualny. Nagadałem się, bardzo Wam dziękuję. I cytując jednego z moich ulubionych technologicznych influencerów, znośnego tygodnia Wam życzę.